się dodzwoniłem. Cześć mordo, co tam powiedz? Ale w ogóle się dodzwoniłeś w swoim życiu pierwszy raz gdziekolwiek, czy? Pierwszy raz tu zadzwonili do mnie, a ja mam akurat pytanie do pana Soroko. No to dawaj, jedziesz, jedziemy z tym. Bo ja to bym chciał robić takie rzeczy jak pan. Czyli co, odsiedzieć 10 lat w więzieniu i wyjść i się napierdalać na gołe pięści? To jesteś nieźle pojebanym gościem. Nie, ja bym chciał być tym jubilerem, bym chciał być. To może jakoś prywatnie się zgadamy, czy kurwa, może nie na wizji, wiesz. Pamiętaj, że Soroko wyciągnął wnioski, napadać jubilerów niekioski. Ale bo ja mam super pomysły, tylko bym właśnie chciał się poradzić pana, bo pan to doświadczony. Ja ubieraj tak kominiarkę, mordo. Ubieraj kominiarkę, słuchaj, i naucz się szybko spierdalać, wiesz. Takie ci daję rady. Trzeba szybko biegać. Szybko biegać i mało tego, słuchaj. Ty się kurwa lepiej se na prawnika odłóż, kurwa, chłopie. No nie, ty szybko biegaj. Aha. No tak, to jest właśnie życie. Bo ja bym chciał się dowiedzieć, jak właśnie zacząć w tej branży, tylko... Ja ci mam powiedzieć, jak skończysz. A nie, jak zacząć. Nie, zaczniesz ja to sam. Skończyć nie chcę, jak chcę cały czas to robić. Kurwa, nie wolałbyś kraść, nie wiem, kurwa, kamieni z pola? Czy ten, bo kamieni to nie... Kamieni nic nie dają. A złoto co daje, mordo? Powiedz mi to, co ci daje złoto w takim razie, jakbyś mógł mi rozwinąć definicję słowa, kurwa, co ci daje w takim razie złoto i napadanie? Co ci da to, powiedz? Żebyśmy no na przykład? Walentynki te. Wczoraj były te pierdolone walentynki i wszyscy moi koledzy byli z dziewczynami. A ja nie miałem pieniędzy i tak pomyślałem właśnie, żebym tej jubilery okradał. No to kurwa mordo, zajebisty pomysł. Szczerze ci powiem, panie Soroko, trochę zestresowany jestem. Bym chciał się dowiedzieć, czy na przykład takie te sprzęty do tego, do tych włamów, no. to na to trzeba zarobić, czy też zajebać? No jak wolisz mordo. Ci powiem, wiesz, jak to masz, że tak kraść wszystko, to i kurwa, to i kradnij ten, wiesz. Ja mam dla ciebie niezłe, kurwa, zadanie w takim razie, kurwa mać. No. Tylko plosy niematematyczne, bo mnie tata, kurwa, cały czas ciśnie. A. No to nie mam w takim razie dla ciebie żadnego zadania, wiesz. Kurwa, szkoda, bo no chciałem dobra, ci zadać jak równanie. Jak łatwe matematyczne. Nie, byku, słuchaj, to... sprawa wygląda kurwa następująco. Mordo, nie napadaj kurwa, nie pierdol kurwa głupot. Odstaw te narkotyki, które napierdalasz najprawdopodobniej. A jak masz więcej niż 30 lat, to wyprowadź się od matki i skończ pierdolić, wiesz. Naprawdę, weź się za kurwa siebie Biblię poczytaj, byku. I nie napadaj, wiesz. Panie Soroko, jak ja mam dopiero 14 lat. Co ty pierdolisz? To napadaj, kurwa, byku, to napadaj, chuj, daj mi całe życie przed tobą. Chuj, napadaj, ćpaj, pij, no ruchaj, ja popełniaj przestępstwa, byku. Bo ja taki zadowolony, że cię pierwszy raz dodzwoniłem do mordo. Mojego idola, do pana Soroko i chciałem cię właśnie dowiedzieć, 14-letni przestępca. Jak załatwić sprzęt na pierwszy łam. No. Kurwa, sprzęt jak załatwić. Weź Stifler, powiedz mu, kurwa, ja pierdolę. Dobra, masz jakieś, Jasiu, pytania do Stiflera? Czy tylko sprzęt tak, do pana Soroko? Mam, dobrze, jak pan Soroko już ty nie chce mi poradzić, to ja mam jeszcze do Stiflera pytanie. A ja wiem, że to Kasiusz, bo na tym, na czacie piszą. To ty gadasz. No tak, dlatego ja też nie wiedziałem, gdy oni zaczęli pisać. Nie, co no, ty pierdolisz? No. Kasio, no ja se robię, to ty? Panie Stiflerze, ja mam pytanie. Kurwa, ale jajca, ty. Chuja mnie zrobił, ty. Kurwa. Mogę zadać jeszcze jedno pytanie? Dawaj, śmiało, byku. Panie Stiflerze, bo ja to tak mam 1,40 m, nie? No. 1,40 m mam i koledzy mówią do mnie, że coś jest nie tak ze mną, bo jak na 1,40 m, to ja mam dużego fiuta. O mnie też tak mówią. I właśnie mówią, że coś jest nie tak ze mną, bo ja już mam 16 centów, tyle co pan, a pan jest dużo starszy. No to powinieneś się cieszyć, nie? 16 to jest naprawdę bardzo dużo, powyżej średniej. A oni mówią, że ja chory jestem. Nie, jestem to oni zajebisty. Są chorzy, kurwa. No. Jesteś okej. Wszystko jest w porządku. Czyli wszystko jest okej. Jest okej. Wszystko jest w porządku. Czyli, a kiedy ja pierwszy raz
kiedy powinienem pierwszy raz iść zaruchać i kiedy jak najszybciej, jak najszybciej. Jak musisz najszybciej. Spuścić szybko. Najlepiej to teraz, jakbyś wyszedł i coś pierdolnął. No i szybciej, tym lepiej. A pierwszy włam, nie na siłę. Kiedy zrobić, panie Soroko? Pierwszy włam? To tak za tydzień, słuchaj. Najpierw wykup całe per-per-view. Tak, żeby albo cię przed galą nie zawinęli. W sumie, niech wypierdoli jubilera, wypierdoli to wszystko na per-per-view. Kurwa, to nam jeszcze pomożemy sobie, byku. Kurwa. No jak tak będzie, to ja już nie będę, panie Soroko, okradał tych jubilerów.